Edmund Niziulski Smak nienawiści Czyta Jacek Rozdział pierwszy Magister Śnioch zwinął zręcznie widelcem olbrzymi naleśnik znaną specjalność kasyna Wopowskiego Wen i przełknąwszy go pośpiesznie podjął przerwany dyskurs. A zatem, jak powiedziałem, proszę kolegów, każdy z nas żyje zaledwie cząstką swej osobowości. W każdym z nas tkwi przekonanie, że gdybyśmy mogli sami dobrać sobie warunki naszego bytu, wtedy dopiero wykazalibyśmy naszą ukrytą wartość. Istnieje jednak zwykle dialektyczna sprzeczność, proszę kolegów, między tymi wyobrażonymi możliwościami a naszym rzeczywistym bytem, który nas określa. Świadomość tej rozpiętości jest powodem wielu jednostkowych konfliktów. Ona właśnie rodzi marzenie, a u jednostek silnych walkę jako próbę zmniejszenia tej rozpiętości. Tu jest także źródło tak zwanych wielkich czynów. Tu także, moim zdaniem, należy czasem szukać determinant tego, co nazywamy bohaterstwem. Nie zawsze bowiem chodzi o jakieś rzeczywiste polepszenie swojej pozycji w sensie materialnym. Niekiedy chodzi po prostu o przekonanie się o własnych możliwościach o sprawdzenie własnych wyobrażeń o sobie, a w wypadku, gdy nasza godność została w jakiś sposób zachwiana, o przywrócenie tej godności, o dokonanie tego, co ja nazywam rozprostowaniem wewnętrznym. Kapitan Czerski uśmiechnął się pod nosem. Od dwóch dni przebywając na delegacji w brygadzie Fen, stawał się, chcąc nie chcąc, słuchaczem tego rodzaju wykładów, jakimi samodzielny pracownik nauki, magister śnioch. Dręczył w kasynie Bogu ducha winnych oficerów. Ponury to indywiduum było ostatnią osobliwością, a wyrażając się ściślej, po strachem kasyna. Podobno zbierał tu od tego materiały do swej pracy kandydackiej z zakresu psychologii eksperymentalnej. Uzbrojony w notes, czaił się w kącie za wielkim filodendronem i śledził napływających do lokalu oficerów. Upatrzywszy sobie kolejną ofiarę, przysiadał się do niej bezceremonialnie, zamawiał nieskończoną ilość potraw i poddawał delikwenta naukowej wiwisekcji. O ile jednak oficerowie skłonni byli podziwiać jego niezwykły apetyt, o tyle jego naukowa pasja i dociekliwość napełniała ich przerażeniem. Sparaliżowane przez działalność magistra Śniocha życie towarzyskie w Kasynie zaczęło zamierać. Doszło do tego, że część oficerów w ogóle zrezygnowała ze spożywania posiłków w lokalu, gdzie grasowało to ponure indywiduum. Pozostali żyli w stanie nerwowego podniecenia, nie będąc pewni dnia ani godziny. Tego dnia również Czerski był świadkiem paniki, jaką dzielny pracownik nauki wzniecił w wopowskich kadrach. Oficerowie, nie czekając na deser, pośpiesznie ocierali usta. Wstawali w popłochu od stołu i bąkając coś pod nosem haniebnie rejterowali z placu boju. Śnioch nie od razu zauważył, co się święci. Wreszcie urwał w pół zdania i mrugając wypukłymi oczyma z dziecięcym zdumieniem patrzył na opustoszały stolik. Rozbawiony Czerski odwrócił głowę, by magister nie zauważył uśmiechu na jego twarzy. To ciekawe, pomyślał, że człowiek teoretycznie obkuty w psychologii nie ma zupełnie tak zwanego wyczucia. Czyżby jakiś mankament inteligencji? Trudno jednak nazwać magistra człowiekiem nieinteligentnym. W jego przypadku jest to raczej szalona galopada uczonego na koniku swej specjalności. Iluż uczonych tratuje w ten sposób słuchaczy? Zdaje się, że ich znudziłem, usłyszał nad uchem głos śniocha. Ha. Tego się należało spodziewać, magister przysiadł się do niego. Tak, trochę ich pan znudził, uśmiechnął się Czerski, gdzieś w głębi ducha czuł sympatię do samotnionego naukowca, ale niech pan im nie ma tego za złe, są przyzwyczajeni myśleć konkretnie. Martwi mnie, że nie zdołałem dotąd nawiązać kontaktów myślowych, zwierzył się smętnie magister. Sądziłem, że gdzie jak gdzie, ale w opie zbiorą obfity materiał do moich studiów nad wysoko uwarunkowanymi odruchami. Przepraszam, nad czym? Nad wysoko uwarunkowanymi odruchami. Na przykład bohaterstwo. Jednak zaczynam się zastanawiać, czy dobrze trafiłem. Wczoraj porucznik K powiedział mi wręcz, że praca w opu zasadza się nie na wysoko uwarunkowanych odruchach ale na wypełnianiu codziennych obowiązków. Na twarzy magistra malowała się prawdziwa rozpacz. Jest w tym niewątpliwie racja, zaśmiał się Czerski, choć nie wiem, czy porucznik zrozumiał, o co panu chodzi. Widzi pan, nie można całej pracy w opu opierać na bohaterstwie, zjawisku bądź co bądź wyjątkowym. U nas, jak w każdej zresztą społeczności, o wynikach pracy decyduje koniec końcem masowe wypełnianie małych, zwykłych zadań przez małych, zwykłych ludzi. Cała nasza organizacja jest budowana z myślą o takim zwykłym człowieku i przystosowana do jego możliwości. Powiem nawet Panu więcej. Moim zdaniem ideałem służby byłoby stworzyć tak sprawnie funkcjonujący aparat, żeby bohaterstwo w ogóle nie było potrzebne, żeby nie stawiać ludzi przed dylematem bohaterstwa. Oczywiście tego się nie da nigdy w pełni osiągnąć w praktyce. Czasem także sprawę komplikuje fakt, że sami ludzie chcą być bohaterami. O, 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 właśnie ożywił się nagle magister śnioch, pan mnie nareszcie zrozumiał. To jest właśnie to, co mnie interesuje. Czerski uśmiechając się do siebie, zapalił papierosa. Czy słyszał pan o okolicznościach ujęcia zachodnio niemieckiego agenta Springera? Magister śnioch złapał go za rękę. Pan kapitan pozwoli. Zamówię dwie czarne. Dziękuję, uśmiechnął się rozbawiony czerski i opowiem bezinteresownie. Gadanie to mój wysoko uwarunkowany odruch. Otóż w styczniu 1951 roku zostałem wysłany na inspekcję sanitarną naszych strażnic górskich na południowej granicy kraju. Nie lubiłem tego rodzaju roboty. Pan rozumie, tłuc się po bezdrożach i drażnić ludzi. Zaopatrzenie w lekarstwa i środki sanitarne wtedy kulało. Zasypywano nas pretensjami i trzeba było świecić oczyma. Poza tym cała ta historia pachniała atramentem, metrowymi sprawozdaniami i różną biurową pisaniną. Nie, nie paliłem się do tej inspekcji. Humor mój pogorszył się ostatecznie, kiedy w wozie czekającym na mnie pod sztabem zauważyłem mitręgę. Siedział okutany w korzuch, z brudną watą w uszach i ćmił nieodstępną fajkę. A więc drugim członkiem komisji będzie mitręga. Nie mogłem gorzej wpaść. Była to bardzo niesympatyczna figura. Codziennie spotykałem go w Kasynie. Siadywał wciąż w tym samym miejscu w kącie koło tylnej nogi fortepianu. Może dlatego obraz jego kojarzył mi się z fortepianową nogą. Chociaż, prawdę mówiąc, to porównanie było dla niego zbyt zaszczytne. Przypominał raczej grubo ciosany pniak bez żadnej politury. Zawsze zastanawiałem się, co takich ludzi trzyma w wojsku. 40-paroletni podporucznik. Klasyczny typ popychadła sztabowego bez kwalifikacji. Ostatnio zajmował się zaopatrzeniem sanitarnym, lecz równie dobrze mógłby zaopatrywać kantyny w marmoladę lub konie w obrok. Miałem z nim nieraz na pieńku. Kiedyś przez cały miesiąc molestowałem go penicylinę, a on mi wtykał maścichtiolową i lizol. Wyjątkowo bezduszny. Powiedziałbym złośliwy egzemplarz zaopatrzeniowca. I ten typus siedział teraz w samochodzie i patrzył na mnie tempo swoimi małymi oczkami, pociągając fajkę. Przez całą drogę nie zamieniliśmy z sobą marnego słowa, co zresztą nie znaczyło by najmniej, że podróż miałem spokojną. Już sama obecność mi tręgi działała mi na nerwy. Ta jego wata w uszach, ten flejtuchowaty szalik. Ta cuchnąca faja, zwłaszcza ta ostatnia, była doprawdy nie do zniesienia. Palił jakiś niesamowity parszywy tytoń, przeciw któremu musiała się buntować nawet jego zrogowa ciała śluzówka, bo sapał, chrząkał i harkał bez przerwy. Ale nie wypuszczał fajki z zębów. Kiedy zaś nie bacząc na mróz chciałem uchylić szyby, mruczał gniewnie i mściwie wypuszczał jeszcze większe, cięższe i bardziej cuchnące kłęby, by utrzymać właściwe zagęszczenie atmosfery. Skostniały z zimna, zatruty wyziewami dałem w końcu za wygraną i patrzyłem zrezygnowane, jak dobywał nowe porcje straszliwego ładunku ze skórzanego worka. Ugniatał tępym, żółtym kciukiem, trzaskał zapałkami i kurzył obrzydliwie. Jedyne przerwy w tym ohydnym procederze następowały wskutek przypadkowych awarii, którym na szczęście podlegała fajka. Lecz wtedy na odmianę czekały mnie inne udręki. Mitręga rozbierał na części swój instrument, drążył go jakimiś drutami, dmuchał w cybuch i rozpylał dokoła mokre tytoniowe zawiesiny. Wreszcie, gdy podczas jednej z takich manipulacji wydmuchał lepką zawartość cybucha na mój nowy płaszcz, Zatrzymałem wóz i przesiadłem się na miejsce koło szofera. I z takim człowiekiem, proszę pana, miałem przeprowadzać sanitarną inspekcję. Takiego człowieka znosić koło siebie przez dwa tygodnie. Z góry postanowiłem unikać go o ile możności i ograniczyć się do niezbędnych kontaktów służbowych. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że to nawet nie będzie takie trudne. Mitręga sam mi oszczędzał swojego towarzystwa. Zaraz pierwszego dnia na pierwszej strażnicy gdzieś się zawieruszył od samego rana. Wrócił dopiero około dziesiątej. Przez dwie godziny aż do południa spełnialiśmy nasz obowiązek lustrując stan sanitarny strażnicy. Było to zadanie, co się zowie niewdzięczne. Patrzano na nas spodełba. Na skutek zaspłótknęło zaopatrzenie. W opiści od tygodnia żywili się przemarzniętymi kartoflami. Oczekiwano z dnia na dzień nadejścia transportu świeżej żywności i węgla, tymczasem zamiast tego zjechała nasza komisja. W tych warunkach zakrawało to na kiepski żart i kpiny. Cóż zresztą było mówić o stanie sanitarnym strażnicy pozbawionej nawet studni? Dowódca przy obiedzie nie szczędził nam zgryźliwych uwag, z tą całą higieną wyciągniemy nogi. Soli jodowej nie ma nawet na lekarstwo. Chłopakom wola rosną. Co tam zresztą sól? Żeby dali i tego węgla, co go się nie można doprosić. Odgrażał się, że będzie rąbał las, rezerwat nie rezerwat. Zdenerwowany tym wszystkim, postanowiłem przewietrzyć się trochę i rozejrzeć po okolicy. Jakież było moje zdziwienie? Gdy pod płotem koło wartowni zobaczyłem krępą, przysadzistą figurkę mitręgi. Smarował narty. Stanąłem osłupiały. Dopiero teraz przypomniałem sobie plotki, jakie krążyły w Warszawie na temat jego sportowych aspiracji. Podobno brał urlopy w zimie i spędzał je w górach na nartach. Któryś z oficerów widział go raz na polu mokotowskim. Jako oganiając się kiekami, uciekał przed bandą przedrzeźniających gołobuzów. Przypomniałem sobie także, że trzy lata temu leżał u mnie w klinice za złamaną nogą na wyciągu. Nie chciał powiedzieć, gdzie się tak urządził. Nasze natrętne pytania zbywał ponurym milczeniem, wreszcie wyprowadzony z równowagi oświadczył, że spadł ze schodów. Co było równie śmieszne, jak niewiarygodne. W sztabie kursowały nieoficjalne wieści, że złamał nogę na skoczni. Zdaje się, że to była prawda, ponieważ w rok później ktoś, bodaj czy nie Sulibor, opowiadał mi, że widział go ćwiczącego na skoczni na Agrykoli. Podobno skakał zupełnie nieźle, choć w niezbyt klasycznym stylu. Lecz nawet ta relacja świadcząca bądź co bądź o opanowaniu przez podporucznika sztuki narciarskiej nie położyła kresu dowcipom na jego temat. Było to zresztą zupełnie zrozumiałe. Już sam obraz mitręgi, kulfona o krzywych nóżkach, na skoczni przyprawiał wszystkich ośmiech. Pamiętam, jak w związku z tym długo dyskutowano czy skaczę z fajką w zębach czy bez fajki. Co do mnie zawsze zachodziłem w głowę. Skąd tu takiego pniaka sportowa namiętność? Ta cecha w żaden sposób nie pasowała do tego mitręgi, jakiego sobie wymalowałem w wyobraźni, psuła go jako typ. To było drażniące i nawiasem mówiąc, nie przyczyniło się bynajmniej do osłabienia mojej antypatii do tego osobnika. Wprost przeciwnie. Już tak jest, że czujemy dodatkową niechęć do nielubianego człowieka jeśli okaże się, że nasze wyobrażenie o nim nie odpowiada w jakiś sposób rzeczywistości. Toteż, gdy tu w Strażnicy sam po raz pierwszy zobaczyłem go przy deskach, zdjęła mnie złośliwa ochota, żeby go podpatrzeć. Co tu dużo gadać, mimo wszystko niezbyt jakoś dowierzałem jego narciarskim kwalifikacjom i miałem nadzieję, że będę świadkiem, jeśli nie żałosnych, to przynajmniej zabawnych scen. Może się panu wydać śmieszne, ale chciałem się także przekonać, czy naprawdę jeździ z fajką w zębach. Zresztą wtedy udało mi się wyjaśnić tylko to ostatnie zagadnienie. Mitręga stanąwszy na deskach wbił kijki w śnieg, wyciągnął fajkę, naładował ją i zapalił. Potem porwał kijki i zostawiając za sobą potężne kłęby dymu, ruszył długim krokiem w kierunku pobliskiego wzgórza. Na szczycie odbił się mocno i zniknął za grzbietem. Kiedy doszedłem do grzbietu, już go nigdzie nie było. To samo mniej więcej powtarzało się na następnych strażnicach. Pniak nie zasypiał gruszek w popiele i korzystał z każdej okazji, by dać upust swojemu dziwactwu. Nasza inspekcja zbliżała się ku końcowi. W połowie stycznia odwiedziliśmy strażnicę K w Tatrach Zachodnich. Tutaj byliśmy co się zowie gośćmi nie na czasie. Trafiliśmy na wzmocnienie służby. Tego dnia bowiem o siódmej rano patrol natknął się w rejonie ciemniaka w czerwonych wierchach na samotnego narciarza w białym skafandrze. Narciarz ten w odpowiedzi na wezwanie do zatrzymania się zawrócił nagłe i śmignął szusem na północ. Wopiści ruszyli bezwłocznie w pościg, który jednak nie dał żadnego rezultatu z powodu rozpoczynającej się kurniawy zasypującej z miejsca ślad. Nie ulegało wątpliwości, że miało się do czynienia z przestępcą granicznym. Szlaki turystyczne w tym rejonie były przejściowo zamknięte. Ze względu na złe warunki atmosferyczne schroniska okoliczne świeciły pustką, a nieliczni turyści nie ruszali się z miejsca. Przepustek w tych dniach nikomu nie wydano. Dowódca strażnicy, kosmacz, przez cały dzień wysyłał na przełęcze patrole za patrolami. Było jasne, że biały narciarz ponowi próbę przerwania. W opiści wracali ledwo żywi. Godzina odpoczynku, kubek gorącej kawy i ruszali znowu. Gdy przyjechaliśmy z mitręgą do strażnicy, dochodziła już szósta wieczór i ludzie byli kompletnie wykończeni. Kosmacz dowiedziawszy się kim jesteśmy, bez słowa pchnął drzwi do kwater i pokazał nam leżących pokotem opistów. Na brudnej pościeli, w ciężkim zaduchu parującej odzieży, po rozwieszanej gdzie się dało, spali na pół rozebrani ludzie. Dowódca zmierzył nas wyzywającym spojrzeniem. Higiena to u nas jest zauważył szyderczo. Możecie pisać raporty, towarzysze. Niech mnie prędzej diabli stąd wezmą. Pierwszy raz tutaj zetknąłem się naocznie z brutalną rzeczywistością służby i muszę wam wyznać, to jednak było przeżycie. Tym bardziej denerwował mnie mitręga. Wałęsał się po strażnicy z doskonale obojętną miną i mi ćmił fajkę. Jedyne pytanie, jakie zadał, miało w tych okolicznościach widoczny posmak bezduszności i cynizmu. Zapytał mianowicie. Czy śnieg jest odpowiedni i jakie tu są ciekawsze zjazdy? Było dla mnie jasne, że ten pniak obmyśla już sobie jutrzejsze przyjemności. Śnieg to u nas odpowiedni jest, mruknął kosmacz i zjazdy ciekawe aż do białego piekła. Tu lajką w jego oczach zapaliły się nieprzyjemne ogniki. Zmierzył mi tręgę krytycznym wzrokiem od stóp do głów. To wy he? Chcecie się, towarzyszu. Zabawić w bałwanka? Chpił sobie wyraźnie. Wystarczyło mieć jakie takie rozeznanie w górskiej turystyce, by zrozumieć, że warunki śniegowe były zdecydowanie złe. Spadłe w ciągu ostatnich mroźnych dni wielkie masy śniegu leżały luźno na zlodowaciałym podłożu i groziły katastrofą nieopatrznym narciarzom. Szalejące wichry potworzyły mnóstwo zdradliwych desek śnieżnych i nawisów, także o wypadek było nietrudno. Przyderstwa kosmacza nie zrobiły jednak, jak mogłem zauważyć, najmniejszego wrażenia na mitręzę. Popatrzył na dowódcę nieruchomymi, małymi oczkami, doskonale nieprzemakalny w swym gburstwie, wypuścił cuchnący kłąb dymu z fajki i odszedł z rękami założonymi do tyłu. Po kolacji, gdy wszedłem do izby przeznaczonej nam na kwaterę, zastałem go ćwiczącego przysiady na jednej nodze. Nie zmieszał się bynajmniej moim wejściem i kontynuował te śmieszne czynności. Potrafił zrobić po piętnaście dwadzieścia przysiadów za jednym zamachem. Innym razem nie wytrzymałbym ze śmiechu, teraz jednak stuknąłem się tylko w głowę i wlazłem do łóżka. Noc miałem podłą. Długo nie mogłem zasnąć. Ledwie się zdrzemnąłem, budziły mnie podniesione głosy, tu pod podkutych buciorów i skowyt psów. Wreszcie jednak zmęczenie wzięło górę. Kiedy otworzyłem oczy, było już jasno. Spojrzałem na zegarek, siódma godzina. Łóżko mi tręgi było puste. Przypomniałem sobie jego wczorajszą gimnastykę i dla śmiechu postanowiłem wykonać parę podobnych przysiadów. Wyszły mi tylko trzy. Przygryzłem wargi i przestałem się uśmiechać. Zły wyszedłem na korytarz. Powiało mroźnym powietrzem. Przy otwartym oknie stał w rozchełstanej koszuli kosmacz i drapał się w pierś. Z dala dochodził jakiś ponury pomruk. Lawiny idą, psia krew. To już trzecia mruknął do mnie kosmacz i pokazał ręką na wełnisty obłok staczający się po zboczu tomanowej. A chłopaki jeszcze nie wrócili dodał posępnie. W zeszłym roku w pięciu stawach trzech zasypało. Pomyślałem o mitrędze, Gdzie jest podporucznik? Zapytałem niespokojny. A wziął narty i poszedł. Puściliście go? Na lawinę. Kosmacz spojrzał na mnie zdumiony. On, na lawiny? Dlaczego? Nie musiał. Poszedł sobie na polankę. Jego warszawska gwara brzmiała tym razem dziwnie szyderczo, pogardliwie niemal. Przygryzłem wargi. Doprawdy niepotrzebnie się niepokoję o mitręgę. Kosmacz ma rację. Mitręga nie musiał. Rozszyfrowałem tegożką uwagę. Mitręga nie musiał w opiści musieli. O dziesiątej powrócił wreszcie z przełęczy spóźniony element służby i wszyscy odetchnęli. Chłopcy z patrolu mieli tym razem wyjątkowe szczęście. Lawina zaskoczyła ich na stoku tomanowej przy przekraczaniu źlebu. Znajdowali się tuż przy jej torze. Wszystko odbyło się błyskawicznie. W górze nad sobą usłyszeli głuchy grzmot. Potworny pęd powietrza zwalił ich z nóg. Stoczyli się kilka metrów po stromiznie. Potłukli sobie kości i naderwali ścięgna, ale lawina przeszła bokiem. Zadecydowały ułamki sekundy. Mało brakowało, żeby utulało ich na bałwana, jak mówił kosmacz. Zaprzątnięci wypadkiem zapomnieliśmy o mitręzę. Dopiero, gdy zasiedliśmy do obiadu, spostrzegłem, że podporucznika jeszcze nie ma. Służbowy stanął w drzwiach z talerzami dymiącego żuru i na widok pustego miejsca zapytał A podporucznik starszy nie będzie jadł? Kosmacz uniósł zarośniętą gębę z znad talerza Dlaczego ma nie jeść? Nie wrócił jeszcze mruknąłem Jak to nie wrócił? Kosmacz odłożył łyżkę Milczałem Kosmacz gwizdnął zdumiony ale nic nie powiedział. Zastanawiałem się, co mam robić. Mój niepokój wzrastał. Znów się ściemniło. Na dworze zaczynała się kurniawa. Co się, ulicha? Stało z mitręgą. Powinien już dawno wrócić. Nigdy nie wypuszczał się na tak długie wycieczki. Spojrzałem na kosmacza. Kończył spokojnie obiad. Nie podzielał, widać. Mojego zdenerwowania. No tak, on nie znał przecież mi tręgi. Spojrzałem na zegarek. Dochodziła druga. Za dwie godziny zacznie się ścienniać. Zwierzyłem się kosmaczowi z moich obaw i zaproponowałem wysłanie patrolu na poszukiwania. Myślicie, że go gdzie poniosło? odparł z niedowierzaniem. Jakoś mi nie wyglądał na chojraka. Wyraźnie nie doceniał powagi sytuacji. Postanowiłem jednak nie dać za wygraną i za wszelką cenę skłonić go do poszukiwań. W dosadnych słowach opowiedziałem mu o dziwactwach Mitręgi. Jest to człowiek zagadkowy i nieobliczalny, mówiłem, umyślnie koloryzując maniak opętany przez białe szaleństwo. To uczyniło na kosmaczu niejakie wrażenie. Miał żywą wyobraźnię. Przypomniał sobie, że wczoraj wieczorem Mitręga przeglądał mapy interesując się zwłaszcza halą pyszną. Była to baza wypadowa nasi wesady, słynne tereny narciarskie. Nic tylko tam polazł. Cholera, nowy kłopot. Podrapał się zaferowany i klnąc wstał od stołu. Pół godziny później nasi wesady wyruszyła ze strażnicy mała wyprawa ratunkowa. Ile razy spojrzałem na zmęczone twarze wopistów, którym odebraliśmy zasłużony odpoczynek. Brałem złość na mitręgę. Wstydziłem się za niego i klołem go w duchu. Zanim dotarliśmy do siwych sadów, zapadła ciemność. Wiatr dął przeraźliwie. Ostry śnieg zmieszany z igiełkami lodu usypał boleśnie w oczy. Przeszukaliśmy z grubsza poszczególne kotły i bóle. Jeśli można nazwać poszukiwaniem to błądzenie po omacku wśród nieustającej kurniawy. Dawaliśmy sygnały łuczywami, nawoływaliśmy. Wszystko bez skutku. Mitręgi ani śladu. Powróciliśmy zmęczeni o dziesiątej wieczorem. Łudziliśmy się jeszcze nadzieją, że zastaniemy go może w strażnicy. Tu go jednak nie było. Nie widzieliśmy sensu w kontynuowaniu akcji tej nocy. Zresztą nie można było zaniedbywać normalnej pracy strażnicy. Wzmocnienie służby wciąż przecież trwało. Biały narciarz nie dawał spokoju kosmaczowi. Nazajutrz doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie prowadzić dalsze poszukiwania małymi patrolami. Zważywszy, że miejsce zagnięcia Mitręgi nie było znane i że wczorajsza wyprawa nasi Wesady nie dała rezultatów, postanowiliśmy objąć akcją także inne tereny. Patrole otrzymały zadanie spenetrowania okolic Przełęczy Tomanowej i Pyszniańskiej, a zwłaszcza okolicznych Lawiniastych Stoków. Tym razem nie musiałem długo czekać. Już o 11.00 powrócił pierwszy patroli i przywiózł ze sobą fajkę Mitręgi. Pamiętam, staliśmy jak skamieniali, patrząc, jak spocony kapral wyciąga z kieszeni ten mały przedmiot. To było naprawdę niesamowite. Czuliśmy, że stało się nieszczęście. Istotnie stało się nieszczęście. Relacja w opistów była krótka, pod stokiem błyszczana trafili na świeżo spadłą lawinę. Zaczęli przeszukiwać zbocze posuwając się trasą lawiny. Wysoko na stromiźnie, powyżej miejsca. Skąd obsunęła się lawina, znaleźli właśnie tę nieszczęsną fajkę. Tkwiła w widocznym miejscu, w szczelinie między dwoma obnażonymi głazami, tworzącymi coś w rodzaju półki skalnej wymycionej przez wiatr. W ponurym nastroju zaczęliśmy rozważać ten tragiczny wypadek. Mieliśmy jeszcze nadzieję, lub raczej chcieliśmy ją mieć. Posypały się domysły. Mitręga mógł przecież zgubić fajkę przed przejściem lawiny lub po jej przejściu. Mógł wreszcie, zmiecione siłą podmuchu, jak wczoraj w opiści, spaść ze zboczą i leżeć gdzieś z połamanymi nogami. Ta ostatnia hipoteza była zresztą równie ponura jak nieprawdopodobna, bo przecież w opiści przeszukali stoki i nie znaleźli mitręgi, ale myśmy się czepiali wszystkiego, co dawało jakąś szansę. Czułem jednak, że choć wysilamy się na różne, wyjaśnienia, myślimy wszyscy o tym jednym najprostszym, najoczywistszym i najstraszniejszym, które nie chciało nam przejść przez gardło. Jeden kosmacz nie bawił się w hipotezy, lecz natychmiast zarządził wyjazd ekipy ratunkowej. Tempo wzięliśmy dobre i po czterech godzinach podeszliśmy pod błyszcz. Tu założyliśmy na buty raki i a czy bez przekonania zaczęliśmy skrupulatnie przeszukiwać okoliczne stoki, platformy i źleby. Nigdzie nie natrafiliśmy jednak nawet na ślad mitręgi. Kapral podprowadził nas do miejsca, gdzie jego patrol znalazł fajkę. Kosmacz pokiwał smutno głową. Tu natrafił na nawiz. Pokazał na resztkę śnieżnego występu sterczącego nad naszymi głowami jak potworny okap. To załamało się pod nim i runął. Fajka zatrzymała się w tym miejscu, a on przeleciał niżej. Tam poruszył lawinę i utulało go. Spojrzał na zwalisko gruzów śnieżnych pod nami, zszedł ciężko w dół i, powolnym ruchem, zdjął z głowy czapkę. Wopiści poszli za jego przykładem. Ja jeden nie zdjąłem. Pamiętam, że ogarnęła mnie złość na Kosmacza i jego ludzi za ten gest rezygnacji. Straciłem panowanie nad sobą i krzyknąłem: Szkoda, że nie klepiecie pacierzy. Najpierw go poszukajcie, do cholery. Kosmacz spojrzał na mnie bez gniewu, pobłażliwie jakoś. Kapitanie, co tu szukać? To się wi. Przygryzłem wargi. Wsunąłem się ze stoku, porwałem łopatę i z rozpaczliwą furią zacząłem grzebać w śniegu. Jeśli chodzi o ciało, to chyba tylko tam mruknął kosmacz i pokazał na sam dół jego wziął początek lawiny, to go zwinęło do środka i zniosło do kotliny. Ale, prawdę mówiąc, kapitanie, to machnął z rezygnacją ręką. Zauważyłem jednak, że wziął swoich ludzi i zaczął kopać kilkadziesiąt metrów poniżej. Po dwóch godzinach beznadziejnych poszukiwań pierwszy przerwałem pracę. Zgrabiałe ręce odmówiły mi posłuszeństwa. Zrozumiałem to, co kosmacz wiedział wcześniej. Szanse odnalezienia ciała w tych warunkach równały się zeru. Zwały śniegu rozciągały się na przestrzeni blisko kilometra kwadratowego, a grubość ich można było szacować co najmniej na dziesięć metrów. Ruszyliśmy z powrotem w milczeniu. Droga do strażnicy wiodła przez przełęcz pyszniańską. Jestem lekarzem. Pan rozumie, śmierć nie powinna mną wstrząsnąć. Rozmyślania pogrzebowe to przecież nie miało żadnego sensu. Pacjentom nerwowcom sam zalecałem higienę psychiczną, selekcję myśli, panowanie nad nimi. Nie miałem najmniejszych powodów, by czcić pamięć tego gbura ani Memusfat, ani brat. Człowiek obcy i przykry, a jednak nie mogłem uwolnić się od myśli o nim. Mgły podnosiły się ciężko, odsłaniając raz po raz okoliczne grzbiety, urwiska i turnie, coraz dalsze i wznoślejsze których istnienie dotąd przeczuwałem tylko. Dokonywał się jakby nowy akt tworzenia. Blady krążek słońca mrugał za chmurami jak oko zbudzonego mistrza. Lecz ja na próżno przywoływałem na pomoc uroki krajobrazu. Widziałem je, a nie czułem. Układały się nie w obraz, lecz w tło dla moich myśli. Odczuwałem nie piękno, a grozę. Dopiero wtedy zrozumiałem, że przecież coś mnie związało z tym pniakiem. Przyzwyczaiłem się do niego, tak jak człowiek przyzwyczaja się do twardego razowca, i ciężko mi było pomyśleć, że już nigdy nie będę na nim łamał zębów. Rozdział drugi. I wtedy zdarzyła się ta najdziwniejsza w moim życiu przygoda. Sunąłem pomału na nartach pogrążony w rozmyślaniach. Gdy wtem od czoła ekipy dobiegły mnie podniecone głosy żołnierzy, podniosłem głowę. Wopiści zatrzymali się i stłoczeni w gromadę pokazywali kijami ciemny punkt w dole. Popędziłem do przodu. Kosmacz stał osłupiały z lornetką w ręku. Nigdy nie widziałem takiego osłupienia w oczach człowieka. Wyrwałem mu szkła i przyłożyłem do oczu. Daleko na białej grzędzie ujrzałem nieforemną bryłę. Niedźwiedź, nie niedźwiedź. Nagle ręka mi zadrżała. Oblałem się potem. To niemożliwe wykrztusiłem. W szkłach rysowała się zgarbiona, niewyraźna figurka. Mitręgi. Niósł jakiś ciężar na plecach. Zdawało mi się, że uległem halucynacji. Otarłem oczy załzawione z wysiłku i obejrzałem się na kosmacza. Ale dowódcy nie było. Razem z wopistami pędził w dół w kierunku grzędy. Podniecony, ruszyłem za nimi. Postać człowieka na skalnej grzędzie rosła w oczach. Tak, nie mogło już być wątpliwości. To mitręga. Wopiści zaczęli krzyczeć do niego, ale on nie reagował. Zdawał się nic nie słyszeć i nie widzieć. Szedł wciąż zgarbiony, niemal wpół zgięty pod ciężarem. Cóż on takiego dźwiga? Wytrzeszczałem oczy. Do licha. Toż on taszczy na plecach jakiegoś człowieka. Po każdym kroku odpoczywa i znów idzie. A długie nogi tamtego wloką się bezwładnie po śniegu. Zjechaliśmy do niego, zastąpiliśmy mu drogę. Popatrzył na nas nieprzytomnie. Chciał postąpić krok, i nagle zwalił się jak kłoda ze swym brzemieniem na śnieg. Wszystko to było tak nieoczekiwane, tak daleko wykraczało poza krąg najśmielszych domysłów, że przez chwilę stałem jak sparaliżowany. Mitręga żył. Mało tego, że żył. Ujął białego narciarza. Moje nerwy musiały być naprawdę nie w porządku. Bo wybuchnąłem śmiechem. Tak jest, proszę pana, zacząłem się śmiać jak szalony. Dopiero kiedy kosmacz wziął mnie pod ramiona i potrząsnął jak workiem, oprzytomniałem. Przyklęknąłem i drżącymi rękoma próbowałem spełnić moją lekarską powinność. Doprawdy trudno mi się było rozeznać w ich stanie: porwana, popalona odzież, stłuczenia i zadrapania. Nie było ani czasu, ani warunków na szczegółowe badania. Udzieliłem im pierwszej pomocy, wlepiłem solidną dawkę glukozy i kofeiny, kazałem natrzeć ich śniegiem i załadować na to bogan. Kosmacza oczywiście bardziej interesował biały narciarz niż mitręga. Po początkowym zdziwieniu, zdumiewająco szybko przeszedł do porządku dziennego nad faktem schwytania przestępcy. Całe wydarzenie skwitował pełnym pretensji i mruknięciem pod moim adresem. A mówiliście, że on dziwak? Z jego miny wywnioskowałem, że jest rozdrażniony. Zapewne wolałby, żeby Białego schwytali jego ludzie. Przyglądał się przestępcy z pochmurną ciekawością. Ledwie tamten otworzył oczy, od razu próbował go pociągnąć za język ale sprzeciwiłem się temu stanowczo. Na razie niech wam wystarczy, że go macie. Musiał się zadowolić obszukaniem białego. Nie znalazł jednak nic. Mitręga, który obserwował tę scenę, skinął na mnie. Tu jest wszystko, wykrztusił. Osłabłą ręką wyciągnął powoli z zapazuchy dokumenty jakieś papiery, pergaminowe, długie zwitki, a na końcu dwa pistolety. Jak się później okazało. Zwitki temitręga wydobył z metalowych, rurkowatych kijków narciarskich białego. Zawierały one cenne fotokopie patentu A. 663. W strażnicy poddałem obu chorych dokładnym oględzinom lekarskim. Biały narciarz był silnie zbudowanym mężczyzną lat około trzydziestu. Stwierdziłem u niego poważną kontuzję stawu kolanowego oraz dziwne oparzenia drugiego i trzeciego stopnia w okolicach nadgarstków obu rąk. Człowiek ten znajdował się w stanie zupełnego załamania psychicznego. Mitręga miał powierzchowną ranę ciętą w górnej części klatki piersiowej. Obaj byli krańcowo wyczerpani. Ciała ich nosiły ślady różnych drobnych stłuczeń i zadraśnięć. Na skórek, na rękach i twarzach był w wielu miejscach zdarty. Wszystko wskazywało na dramatyczny pościg i walkę, jaka wywiązała się między mitręgą a białym. To też z niecierpliwością oczekiwaliśmy na wyjaśnienie okoliczności, w jakich nastąpiło ujęcie przestępcy. Lecz tu spotkało nas rozczarowanie. Zarówno biały, jak mitręga odmawiali zeznań. O ile jednak milczenie białego można było sobie w różny sposób tłumaczyć, o tyle powściągliwość mitręgi była dla nas zupełnie niezrozumiała, nie pomagały na tarczywe pytania. Zatrzymał. Przyprowadził to było wszystko, cośmy się od niego dowiedzieli. Do licha. Denerwował się kosmacz. Przecież nożem was dźgnął. Nożem? Gdzie? No tu. Tu. A, a rzeczywiście, dźgnął mnie mitręga, jakby zdumiony przypatrywał się bandażowi na piersiach. Jak? Kiedy? Opowiadajcie, do diabła. Co to ma do rzeczy? Złapany. Koniec. Zapadło milczenie. Kosmacz sapał wzburzony. Strzelał do was. Macie przestrzelony skafander z lewego boku, a w magazynku pistoletu białego brakuje czterech pocisków. Kosmacz starał się przygwoździć mitręgę faktami. A może i strzelał mruczał mitręga. Więc jak to było? Do cholery. Mitręga milczał. Co to za oparzeliny u przestępcy? Oparzeliny? Gdzie? No tu. Na rękach. Ano musiał się gdzieś oparzyć. Co wy nam tu udajecie Greka? krzyczał wyprowadzony z równowagi kosmacz. Lecz to miało tylko taki skutek, że pniak obrażał się i ostentacyjnie odwracał na drugi bok. Kosmacz wypadał z izby, ale po kilku minutach znów wracał i zaczynał swoje. Ja muszę pisać raport sapał. Nie bądźcie dzieckiem. Gadajcie, jak to się wszystko odbyło. Wasz pistolet ma pełny magazynek. Nie użyliście broni? Nie. Więc, jak go schwytaliście do cholery. Ale odpowiedzi nie było i cała rozmowa powtarzała się jeszcze raz. Kiedy zaś indagacje zbytnio się przedłużały, Mitręga zaczynał postękiwać, kaszleć, narzekać na kłucie w boku. Wreszcie chcąc się nas pozbyć obracał się bezceremonialnie do ściany. Kosmacz patrzył na niego bezsilnie i tylko ruszał szczęką wdławionej pasji. Następnego dnia odesłał przestępcę pod eskortą do brygady wraz z dowodami rzeczowymi, lakonicznym raportem i mitręgą jako oświadkiem. Niech oni tam się z nim męczą oświadczył zrezygnowany. Wobec niedyspozycji mitręgi moja inspekcja musiała ulec przerwie. Nie miałem nic innego do roboty, pojechałem więc wraz z konwojem. Całą drogę myślałem o tej nadzwyczajnej historii. Pan rozumie, była to pierwsza sensacyjna historia, o którą się otarłem tak blisko, pełna niezwykłych zagadek. Już to, że brał w niej udział mitręga, rozpalało moją wyobraźnię. Nigdy bym nie uwierzył, że on jest zdolny do takiego czynu. Lecz fakt pozostawał faktem, przyprowadził przestępcę. Co się tam rozegrało między nimi? Czy wszystko było dziełem przypadku, czy celowej akcji? Do głowy przychodziły mi najbardziej fantastyczne koncepcje. Zacząłem porządkować to, co wiedziałem o tym zdarzeniu i, pomagając sobie wyobraźnią, spróbowałem zrekonstruować jego przebieg. Rozdział trzeci. W każdym razie jedno zdawało mi się zupełnie pewne. To nie był przypadek. Mitręga nie wyruszył na sportową przejażdżkę. On poszedł szukać. Poprzedniego dnia wieczorem obaj uczestniczyliśmy w odprawie elementów służby. Byliśmy bądź co bądź ludźmi z Warszawy, i kosmacz skorzystał z okazji, by zademonstrować nam, jak taka odprawa wygląda w jego strażnicy i przy sposobności pochwalić się wysokim poziomem wyszkolenia swych chłopaków. Mitręga został więc wtajemniczony w szczegóły akcji. Według przewidywań kosmacza przestępca ukrywał się nadal w rejonie Strażnicy, prawdopodobnie na terenie tak zwanego matecznika, czyli rezerwatu zwierzyny za potokiem tomanowym. Istniało przypuszczenie, że w najbliższym czasie podejmie on nową próbę przedostania się na stronę słowacką w kierunku Liptowa, bądź przez przełęcz tomanową, bądź przez przełęcz pyszniańską. A teraz niech pan sobie wyobrazi taką historię. Mitręga zaopatrzywszy się w suchary, nóż, zapałki i linę wyruszył wczesnym rankiem. Pogoda mu zrazu sprzyjała. Śnieg nie padał, wiatr osłabł, widoczność była dobra. Mitręga zaczął podchodzić z górnego tarasu hali pysznej do granicy lasu. Stamtąd ku południowi za szlakiem, aż znalazł się na stoku kamienistej. Tutaj natrafił na ślad narciarza. Ruszył pośpiesznie tropem. Za grzędą skalną zauważył poprawiającego narty człowieka w białym skafandrze. Musiał go podejść dość blisko, zaskoczyć niemal, skoro tamten sięgnął od razu po broń i oddał trzy strzały. Strzelał jednak w zdenerwowaniu i chybił. Zresztą odległość była zbyt duża. Biały oczekuje reakcji mitręgi, ten jednak nie robi użytku z broni, tylko podchodzi nadal. Biały odzyskuje zimną krew. Ma do wyboru albo kontynuować strzelanie, albo ratować się ucieczką. Dochodzi do wniosku, że strzelanie w tych warunkach jest idiotyzmem z wielu względów. Odległość wciąż jest zbyt duża. Zbocze lawiniaste. Każdy strzał może spowodować katastrofę, a co gorsza, zaalarmować innych wopistów. Biały wie bowiem, że przełęcz jest patrolowana i mitręgę bierze za jednego ze szperaczy. Decyduje się więc na ucieczkę. Jest w sytuacji korzystniejszej. Znajduje się w górze kilkadziesiąt metrów nad mitręgą. Postanawia wykorzystać tę przewagę. Przez kilka minut trwa zajadła wspinaczka po stromym stoku. Biały ogląda się. Mitręga wciąż podchodzi z uporem. Wydaje się nawet, że odległość między nimi zmniejsza się powoli. Biały decyduje się na niebezpieczną igraszkę. Gdy z i tręga drapie się z mozołem, z góry spada tuż koło niego wielka deska śnieżna. Biały pył zasypuje mu oczy, zatyka gardło, dławi. W chwilę później rozlega się na dole głuche dudnienie. To ze zbocza oberwała się lawina. Niebezpieczna zabawa trwa. Znów spada nowy płat śniegu, tym razem wprost na mitręgę. Podporucznik zachwiał się na nogach i przywarł do zbocza dysząc ciężko. Zrozumiał. Biały umyślnie spycha na niego deski śnieżne, chce go zgubić. Mitręga nie daje jednak za wygraną. Zmienia tylko taktykę. Wie już teraz, czym grozi pozostawanie w jednym pionie z białym. Pośpiesznie wysuwa się więc o kilkanaście metrów w bok. Teraz jest bezpieczniejszy. Musi jednak nadrobić stracony czas. Zdobywa się więc na ogromny wysiłek. Przyspiesza wspinaczkę. Czuje szum w uszach, nieznośny ucisk w skroni, kiedy jednak po kilkunastu minutach podnosi oczy, z ulgą stwierdza, że osiągnął poziom białego. Obu narciarzy dzieli teraz od siebie odległość pięćdziesięciu metrów. Biały ogląda się z wściekłością. Jest śmiertelnie zmęczony. Ma za sobą dwa dni kluczenia po górach i tę straszliwą noc spędzoną w mateczniku. Kto inny byłby już wykończony? Biały trzyma się jeszcze, lecz czuje, że to już ostatnie rezerwy sił. Ten przeklęty pies, co mu depcze po piętach, jest silniejszy. Biały już teraz wie, że nie oderwie się od niego. Ogarnia go przerażenie. Wyobraźnia pracuje gorączkowo. Co ma znaczyć ten uparty pościg? Dlaczego tylko jeden go ściga? Oni przecież nie jeżdżą pojedynczo. To zasadzka. Ten pies zapędza go do matni. Tam na przełęczy czekają na niego zieloni. I nagle biały zmienia kierunek. Przestaje się wspinać w górę. Skręca w prawo ku zachodowi na stoki błyszcza. Ten niespodziewany manewr pozwala mu nadrobić kilkanaście metrów. Lecz jest to zysk chwilowy. Gdy po paru minutach ogląda się, znów widzi doganiającego go mitręgę. Siły go opuszczają. Rozumie, że dalsza ucieczka nie ma żadnego sensu. Będzie musiał przyjąć ostatnią walkę. W jego położeniu żadne ryzyko nie jest zbyt straszne. Przed nim skalne żebro ze śnieżnymi nawisami. Trzeba korzystać z okazji. Biały kryje się za skałą. Dopuszcza mi tręgę blisko. Trzydzieści metrów. Dwadzieścia. Biały zaciska palce na pistolecie. Nie. Jeszcze nie teraz. Całą siłą woli stara się opanować drżenie omdlałych mięśni. Strzał musi być pewny. Od tego strzału wszystko zależy. Spokojnie, tylko spokojnie. Piętnaście metrów. Teraz biały pociąga za spust pistoletu. Słyszę jeszcze huk. Pył śnieżny oślepia mu oczy i nagle czuje, że zapada się w lodowatą przepaść. Zakrztusił się i zaniósł kaszlem, ale rozwarł powieki. Tuż nad sobą zobaczył pomarszczoną twarz diabła. Małe oczka wpatrywały się w niego badawczo. Diabeł kucał przy nim i poił go wódką. Biały sięgnął gwałtownie po broń, ale broni nie było. Zrozumiał, jest teraz w mocy diabła. Rozejrzał się rozpaczliwie. Znajdowali się na małym tarasie stoku. Przed nimi w dole leżało pole śnieżne, lecz niepodobne do tego, które widział przedtem pofałdowane i wzdęte jak potworne wysypisko gruzów. Lawina przebiegło mu przez myśl. Strzały musiały spowodować lawinę. Szczęściem czy nieszczęściem, tu wysoko, gdzie się znajdowali, śniegu było niewiele. Stoczyli się o kilka metrów w dół i zatrzymali na wąskim tarasie. A może tylko po prostu spadli wraz z oberwanym nawisem. Właściwa lawina zaczęła się poniżej. Tamten też się musiał porządnie przewałkować, bo ma pozdzieraną skórę na twarzy i skafander oblepiony śniegiem. W boku skafandra dziura. Biały przymyka oczy i twarz mu się wykrzywia bolesnym uśmiechem. Więc jednak nie trafił. Co za pech! Gdyby tak o centymetr w prawo. I gdyby nie ten upadek. Wściekłym spojrzeniem zmierzył krępą sylwetkę mitręgi. Ten stary pniak pozbierał się pierwszy, potem odgrzebał go w śniegu. Przywrócił do życia i ma go teraz w swojej mocy. Biały spogląda z żalem w dół. Lepiej było już zginąć tam pod gruzowiskiem śniegu. Ruszaj się usłyszał nagle zachrypły głos mitręgi. Biały poruszył rękami i nogami. Były zdrowe, obolałe tylko od upadku. Ale ten łeb przesunął zgrabiałą dłonią po czole i wzdrygnął się. Na dłoni zobaczył rozmazaną krew. Musiał się stuknąć porządnie. Ale to głupstwo. Łeb cały, bo myśli, zaczyna nawet kombinować. No ruszaj się, szarpnął go Mitręga. Biały udał, że chce wstać i z inkiem złapał się za nogę. Kulasa, żeś se przetrącił, he? Mitręga złapał go za nogę. Biały jęknął i padł na śnieg jak człowiek omdlały z bólu. A Mitręga odpiął mu narty. Jedna była złamana. Zamruczał coś pod nosem, jakby się zastanawiał. Rozejrzał się dokoła. Dopiero teraz Biały zrozumiał, że tamten jest sam. To nie człowiek z patrolu, to jakiś przypadkowy zielony. Może nawet nie wopista. Nie, to wopista. Biały zauważył pas z kaburą i zieloną koszulę wyglądającą z rozdartego skafandra. Przez chwilę w mózgu zaświtała mu nadzieja. Że ten przeklęty pniak zostawi go tutaj i sam pójdzie sprowadzić patrol. A wtedy, wtedy jeszcze nie wszystko stracone. Lecz ta nadzieja zgasła równie szybko, jak się zatliła. Pniak odmotał z pasa linę i sapiąc zabrał się do wiązania mu rąk i nóg. Białemu nie pozostawało nic innego, jak znów popaść w omdlenie. Tymczasem wopista ujął mocno linę i zaczął go ciągnąć po śniegu jak rzecz martwą. Nie było to wcale przyjemne. Biały krzyknął głośno i boleśnie. Mitręga zatrzymał się. Zostaw pan wykrztusiu, spróbuję iść. Mitręga rozwiązał go, wręczył mu kijek kotnart, ale nie puścił liny. Rusza i przodem, mruknął. Biały kulejąc powlókł się powoli. Była godzina druga. O dojściu do strażnicy przed zmierzchem nie było co marzyć. Mitręga spodziewał się jednak, że na przełęczy spotka patrol Wopowski. Niestety rozpoczęła się zawieja. Widoczność diabli wzięli. Góry przesłoniła gęsta śniegowa opończa. Wiatr podcinał im nogi. Dławił oddech w piersiach. Oczywiście o żadnych sygnałach nie mogło być mowy. Przeraźliwy jęk wichury głuszył wszystko. Zanim dotarli do przełęczy, zaskoczyła ich ciemność. Mitręga stracił orientację. Jego kompas strzaskał się podczas upadku. Biały coraz bardziej tracił siły. Zmogło go zmęczenie, ziąpi głód. Dawno już przestał udawać rannego. Nie potrzebował. I tak za lada podmuchem padał na śnieg. Dalszy marsz nie miał w tych warunkach sensu. Trafiwszy na małą kotlinkę, jako tako zasłoniętą od wiatru mitręga wykopał dół w śniegu, postanowił przeczekać tu noc i kurniawę. Związał jeńcowi ręce i nogi, połupał nożem złamaną nartę i rozpalił ogień. Przygrzawszy wody w manierce, wydostał suchary, dał jeść jeńcowi i sam się pokrzepił. Potem usiadł na nartach, głowę oparł na kolanach i sennie zapatrzył się w ogień. Biały leżał po drugiej stronie. Ziąb przenikał go powoli, ręce i nogi drętwiały. Broniąc się przed zamarznięciem, naprężał i zwalniał mięśnie. Kolebał się w śniegu i rzucał jak wielki żuk przewrócony na grzbiet. Nie poddał się jeszcze. Choć coraz częściej nachodziło go pragnienie, żeby dać spokój wszystkiemu, zostawić wolną rękę losowi, pozwolić skuć się mrozem, pogrążyć w białym śnie, z którego nie ma przebudzenia, ale nie poddawał się jeszcze. Na to będzie jeszcze czas. Na to zawsze jest czas. Kiedyś przysięgał sobie, że wykorzysta każdą szansę aż do ostatka. Tylko konieczność, a nie słabość, może go pokonać. Czy już naprawdę nadeszła ta konieczność? Czy wykorzystał każdą szansę? Biały znieruchomiał na chwilę. Ognisko dogorywało. Mitręga siedział z zamkniętymi oczyma. Drzemał. Biały szarpnął więzami i opadł bezsilny na śnieg. Nie da rady. Załzawionymi z bólu oczami wpatrywał się w rozżarzone węgle. I wtedy rozpaczliwa myśl przyszła mu do głowy. Od ogniska dzieli go zaledwie jeden krok, lecz biały zużywa całe długie dziesięć minut, by przebyć tę odległość. Wpatrzony w Mitręgę, czujny na każde jego poruszenie, na każdy oddech, pełznie do celu tak niepostrzeżenie, jak niepostrzeżenie porusza się wskazówka zegara i równie wytrwale. Wreszcie czuje na policzkach upragnione ciepło, przewraca się na bok i kładzie spętane ręce na węgle, zaciska zęby. Żeby nie krzyczeć z bólu Sfond spalenizny rozchodzi się w mroźnym powietrzu Wopista siedzi po nawietrznej stronie ogniska Co będzie, jeśli poczuje? Biały zauzawiony mi z męki oczyma wpatruje się w jego twarz Ale mi tręga się nie porusza Biały napręża mięśnie i przerywa przepalone więzy Teraz jest wolny Rozciera zdrętwiałe ręce, porusza palcami Rozwiązuje sobie nogi, próbuje czy odzyskały sprężystość. Uśmiecha się do siebie. Miał szczęście. Natrafił na głupiego wopiste. Oni zwykle są uparci, ale mało inteligentni. Nie pierwszy raz wyprowadził ich w pole, ale tym razem partia została rozegrana naprawdę po mistrzowsku. Biały przeszedł samego siebie. Może sobie pogratulować szybkiej orientacji i żelaznej woli. Już w chwilę po odzyskaniu przytomności tam na stoku potrafił nawiązać równorzędną grę. A ten stary fujara dał mu wódki, nakarmił go i rozgrzał. Zapewne nie robił tego z litości. Miał w tym swój wopowski cel. Lecz obojętne, jaki to był cel tym razem postąpił głupio. Biały patrzy na nóż leżący za ogniskiem na chlebaku. Ostrożnie sięga po niego, a potem zrywa się błyskawicznie na nogi i zadaje z góry cios. Lecz wtedy stała się rzecz niepojęta. Biały usłyszał chichot wopisty. Mitręga uchylił się i schwycił go za rękę. Nóż zaledwie przebił skafander i skaleczył wopistę powierzchownie. Byłem, proszę pana, przez dwa lata biegłym sądowym i mogę stwierdzić z całą pewnością, to jest draśnięcie od powstrzymanego ciosu. A więc mitręga wiedział. To nie mogło być zaskoczenie. On nie spał. Widział wszystko. Musiał widzieć. Dlaczego więc pozwolił? Na co czekał? Po co ryzykował? Rozpoczyna się walka w ciemności i zawiei. Dwóch ludzi tarza się po śniegu i oblodzonych skałach. Przetaczają się przez ognisko. Docierają do krawędzi tarasu. Zwisają głowami na to urwiskiem. Wreszcie mitrędzę udaje się zacisnąć palce na gardle Białego. Białemu oczy wychodzą z orbit. Rozpaczliwie chwyta za małe palce przeciwnika i wyginaje. Mitręga nie wytrzymuje bólu i musi oswobodzić szyję przestępcy. Biały rozpręża teraz gwałtownie kolana i z całej siły odpycha wroga. Mitręga pada na śnieg. Ale białego zbyt drogo kosztuje ten cios. Nie wziął pod uwagę siły odrzutu i stacza się z krawędzi w dół. Natychmiast próbuje się podźwignąć, lecz straszny ból w kolanie rzuca go z powrotem na śnieg i przykuwa do miejsca. Dysze ciężko. Czuje, że jest zgubiony. Nie stać go już na walkę. Lada chwila mi tręga dopadniego i co wtedy? Tym razem nie będzie się patyczkował. Zastrzeli lub strąci w przepaść. Zrobi z nim wszystko, co zechce. Biały czeka z tryfogą. Lecz upływają minuty, a mi tręgi nie widać. Tylko w górze wskroś śnieżycy buchnął czerwony płomień. Widać wróg połupał nowe deski. Grzeje się i posila, zanim zacznie szukać. Więc jeszcze jest czas. Jeszcze czas. Podniecony biały zbiera siły. Dźwiga się na rękach. Każdy ruch przyprawia go niemal o mdlenie. Ręce drętwieją. Ból w kolanie staje się nie do zniesienia. Lecz strach jest silniejszy i biały czołga się w ciemności na oślep, wlokąc za sobą bezwładną nogę. Byle dalej i dalej. Za każdym metrem ogląda się za siebie, ale pościg nie nadchodzi, tylko tam w górze ogień wciąż błyska czerwono i ciepło. Biały zdaje sobie sprawę, że mi trędzej nie spieszy się wcale. Czyżby wiedział? Ach nie, on wie dobrze, że i bez tego bólu w kolanie Biały już nie potrafi się wymknąć. Nie starczy mu sił. Jest wykończony. Zresztą nie ma nawet pojęcia, gdzie się znajduje. Już dawno stracił orientację. A może Mitręga nie ma zamiaru go szukać? I nagle biały pojął z upokorzeniem, że ta myśl go przeraziła, że gdzieś w podświadomości czekał na mitręgę. Pragnął, by przyszedł, by uwolnił go od tej męki ucieczki, od tej okrutnej konieczności czołgania się. Siły go opuszczały. Położył się na śniegu i dyszał ciężko. Na fosforyzowana wskazówka zegarka, który na urągowisko ocalał i chodzi, wskazuje dopiero dziewiątą. Jeszcze dziesięć godzin ciemności i udręki A mitręga nie przychodzi Nie szuka go wcale Nie chce szukać Co za upokorzenie Biały gardzi sobą Wie, że skończył się jako bohater Ale nie może już myśleć o czym innym Jego myśl jak ćma bezwolna krąży wokół ogniska Wszystkie jego pragnienia sprowadzają się teraz do jednego Siąść tam, choćby z daleka poczuć ciepło płomienia i smak twardego suchara. I nagle spostrzega się, że peł ku ogniowi. Rozumie, że się upadla, a znie coraz szybciej, zapominając o bólu i strachu. Tamto jest w nim silniejsze. Dopiero o kilka metrów od ogniska, gdy ujrzał cień mitręgi pod płomieniem, opamiętał się i wzdrygnął. Czas jakiś walczył jeszcze z sobą. Krążąc dokoła ogniska, lecz tamto zwyciężyło. Półprzytomny przyczołgał się do mitręgi. Tak, proszę pana, skończyła się historia zmagań między tymi ludźmi. Potem była już tylko walka z burzą, śniegiem i wiatrem o przetrzymanie. Jakim cudem ci ludzie przetrwali tę noc przy wygasłym ognisku, pozostanie tajemnicą mitręgi. Faktem jest, że doczekali rana. Wtedy rozpoczął się ostatni rozdział tej niesamowitej historii. Mitręga wziął osłabłego wroga na plecy i ruszył z nim ku przełęczy. Siedem godzin posuwał się krok za krokiem na oblodzonej brani wskroś mrozu i wichury, aż nadeszliśmy z odsieczą. Widzi pan, to wszystko łatwo sobie było wyobrazić od strony tamtego. Ale od strony Mitręgi? A w ogóle, do licha, skąd w tym wszystkim Mitręga? Mogłem sobie od biedy wytłumaczyć jego narciarską żyłkę, ale to przecież było zupełnie coś innego. Im dłużej myślałem nad tą sprawą, tym więcej znajdowałem tam punktów niewyjaśnionych i zdumiewających. Co krok potykałem się o zagadkę. Cała ta historia, ten niesamowity pościg, te sceny przy ognisku przypominały mi jakieś igranie z diabłem. Gdyby chodziło o kogo innego, Pomyślałbym, szedł na przygodę. Lecz w wypadku mitręgi. Brakowało mi motywu. Powiecie, bohaterstwo. Zapewne. Lecz tak wiele jest rodzajów bohaterstwa. Samo słowo nie wyjaśnia nic. Zagadnienie rozpoczyna się dopiero od pytania: Skąd, dlaczego? W istocie nie znamy bohaterstwa. Zatrzymujemy się przed nim, jak przed zamkniętą bramą, i nie wchodzimy dalej. Może dlatego wszyscy nasi bohaterowie mają jednakowe twarze. A przy tym wszystkim dręczyło mnie zagadkowe milczenie mitręgi. Dlaczego odmawia wyjaśnień? Co kryło się za tym wszystkim? Czyżby zaszły tam jeszcze jakieś inne fakty, o których nie miałem pojęcia? A może cała moja hipoteza była błędna? Postanowiłem sprawdzić. Odważyłem się na ryzykowny krok. Opowiedziałem całą historię mi trendze, tak jak się rysowała w mojej wyobraźni. Jeśli jednak myślałem, że go sprowokują w ten sposób i rozwiąże mu język, to przeliczyłem się haniebnie. Zmieszał się tylko przestraszył jakby i jeszcze bardziej zamknął w sobie. Nie chciał w ogóle rozmawiać na ten temat. Dopiero podczas składania zeznań do protokołu w brygadzie potwierdził moją wersję zdarzenia. Wszystko odbyło się rzeczywiście niemal dokładnie tak. Jak sobie wyobrażałem. Wciąż jednak milczał o motywach. Towarzyszom z dowództwa wystarczyły fakty, lecz mnie nie. Postanowiłem dotrzeć do jądra sprawy W sztabie w Warszawie nie umiano mi powiedzieć nic konkretnego. Dla naszego pułkownika rzecz była prosta. To żołnierz powiedział. Na jego miejscu postąpilibyście tak samo. Doprawdy, nie byłem o tym przekonany. Oczywiście, spełniłbym obowiązek. Lecz tam przecież było coś więcej. One zrobił to w dość dziwny sposób, powiedziałem. Ech, psychologista roześmiał się pułkownik. Z okazji odznaczenia mitręgi odbyła się w kasynie mała uroczystość. Major Tończyk, nasz kadrowiec, opowiedział mi wtedy o jeszcze jednym nieznanym mi dotąd dziwactwie mitręgi. Podobno Pniak co roku starał się o przeniesienie do służby nad granicę. W tym celu zanudzał sztab podaniami. Nie potrafił jednak wskazać dość przekonywających argumentów. Jako uzasadnienie podawał tylko stale, chce bić faszystowskich agentów. Widzicie, wyznał mi nieco zakłopotany kadrowiec u nas. No trzeba przyznać. Pewne słowa wyśmiechtały się, straciły moc. Jak wam tu powiedzieć? No, nie braliśmy tego uzasadnieniami Tręgi dosłownie. Uważaliśmy je za zwykły frazes. Uporczywość, z jaką powtarzał w każdym podaniu ten formalny zwrot, wprawiała nas raczej w zakłopotanie. To natrętne podkreślanie swej ideowości brzmiało jakoś deklaratywnie i nieszczerze. Sądziliśmy, że w ten niezręczny sposób chce się po prostu upomnieć o awans, o lepszą funkcję. Wiecie, on był niedokształcony. Przez szkołę oficerską przepchał się niemal fuksem na fali początkowego braku kadr. Co roku chcieliśmy go zdemobilizować. Zapewnialiśmy mu nawet odpowiednią pracę w cywilu. Bronił się. Czynił starania, pisał protesty i prośby do ministerstwa, do partii. No i tak się odwlekało. Bić faszystowskich agentów powtórzył cicho major. Widzicie, czasem jednak to nie są frazesy. Ten jego czyn przywraca znaczenie słowom. W tydzień później wezwał mnie zdenerwowany pułkownik. Jak właściwie jest ze zdrowiem mitręgi. Zapytał z miejsca. Zupełnie w porządku odparłem zdumiony. Pułkownik skinął głową. Przypuszczałem, że to tylko pretekst mruknął. Chwilę bębnił palcami po biurku, a potem odwrócił się do mnie. Wiecie, Mitręga ucieka nam z wopu. Chcieliśmy mu dać dowództwo strażnicy. A on. Wyobraźcie sobie, Złożył podanie o zwolnienie ze służby. Słuchałem zelektryzowany. Czy tak postępuje prawdziwy żołnierz? W słowach pułkownika była gorecz. Zdaje się, że mieliście rację, kapitanie tamto w strażnicy. To nie była prawdziwa żołnierska historia. To był czyn cywila maniaka. Tak się nie wyraziłem, sprostowałem. Eh, Psychologista przerwał mi rozdrażniony pułkownik. Nie komplikujmy życia, kapitanie. Zbadałem dokładnie sprawę. On tam załatwiał, że tak powiem, swoje osobiste sprawy. Pułkownik uśmiechnął się gorzko. Byliście kiedy w górach świętokrzyskich? Zapytał mnie nagle i, nie czekając na odpowiedź, mówił dalej. Jest tam, jak wiecie, rezerwat przyrody. W 1936 roku przeniesiono do puszczy z nadleśnictwa dyminy młodego gajowego nazwiskiem Mitręga. Przeniesiono go za to, że nie dość skutecznie zwalczał złodziei leśnych. W rezerwacie otrzymał łatwiejsze zadanie. Karmił jelenie, wypuszczał z sideł zające i lisy. W roku 1937 kazano strażnikom z rezerwatu przypiąć narty i uczono ich jazdy w terenie górskim i lesistym. Kto nie nauczył się, tracił posadę. Mitręga się nauczył. W czasie wojny kilka razy w jego gajówce nocowali partyzanci armii ludowej. Pewnej nocy w zimie z 43 na 44 rycerze z brygady Świętokrzyskiej wrzucili mu wiązkę granatów przez okno. Żona i synek padli trupem na miejscu. Drugie dziecko, córka, straciła oczy. Mitręga z oślepłą dziewczynką wyskoczył przez okno i pod strzałami uciekł do lasu. Dziecko przygarnął klasztor na świętej Katarzynie. Mitręgę oddział armii ludowej. Broni nie dostał, bo nie było. Dźwigał prowianty. W jesieni 44 roku, wyrwawszy się z okrążenia resztki oddziału przedostały się na przyczółek baranowski. W styczniu wojska poszły na zachód mitręga został. Skadakiem na plecach pilnował węgla w sandomierzu. Po wojnie zgłosił się do wopu. Miał duże luki w wyszkoleniu. Nigdy nie zdołał ich wypełnić. Pracował w administracji i w zaopatrzeniu. A chciał zmierzyć się w cztery oczy z faszystą dokończyłem. Pułkownik przerwał i spojrzał na mnie spodełba. Chciał osobistej zemsty mruknął. Widzę, że znacie tę historię. Teraz już znałem. Zdawało mi się, że rozumiem wszystko w sprawie mitręgi. Byłem wstrząśnięty. Więc to dlatego. Przed oczyma stanęła mi jego walka na lawiniastym zboczu i przy ognisku. Całe to dziwne igranie z diabłem i całe późniejsze milczenie. Tak, rozumiałem go dobrze. Ten człowiek smakował w owocach nienawiści i bał się, żebyśmy go nie przejrzeli. Bo to było uczucie wstydliwe. Jemu nie wystarczało abstrakcyjne zwycięstwo nad wrogiem, gdzieś na dalekim froncie. To miało być zadośćuczynienie bardzo konkretne, namacalne i bliskie. Jak bliski był huk granatów w gajówce, jak namacalne były puste oczodoły w twarzy oślepionego dziecka. Długo czekał na taki pojedynek w sprawiedliwszych warunkach. I to mnie zdumiewało najbardziej jak ten człowiek przez osiem lat czerski zapatrzył się w okno sądzi pan, że ten biały to był właśnie jeden z tych, co wtedy te granaty w gajówce zapytał podniecone śnioch nie skądże rzekł zdziwiony czerski zdaje się, że pan mnie niezupełnie dobrze zrozumiał magistrze pan myśli zbyt konkretnie. Biały narciarz był obcy, ale przecież nie to jest ważne. Czerski wstał i obciągnął mundur. Pan to powinien rozumieć, magistrze. Tak, oczywiście, zmieszał się śnieg, proszę, niech pan mówi dalej, kapitanie. Cóż panu jeszcze powiedzieć, mruknął Czerski. Chyba to tylko, że dziś zadaję sobie pytanie, czy mi tręga to jednak nie był prawdziwy żołnierz. Koniec. Czytał Jacek.